głównym celem, czy głównym jakby zainteresowaniem naszych poszukiwań wrakowych to są jednostki, czy okręty, statki, samoloty związane z okresem I i II wojny światowej. I chyba takim sztandarowym projektem Stowarzyszenia Wypraw Wrakowych to jest historia odnalezienia wraku polskiego niszczyciela eskortowego ORP Kujawiak, jednostki typu Hunt, jednej z trzech, mieliśmy takie trzy, wydzierżawiono Brytyjczyków, Kujawiak, pierwszy był Krakowiak, Kujawiak, Ślązak. Jednostka, która służyła w polskiej marynarce 1942 roku. Tutaj może jakby wyprzedzę Piotra i powiem, że w ogóle jak się stało, że nagle trafiliśmy na temat Kujawiaka. Piotr wrócił ze Sierra Leone z drugiej, właśnie z tej drugiej ekspedycji. Z drugiej ekspedycji i będąc w domu przeczytał informacje o przygotowywanych szkoleniu, kursie archeologii podwodnej To jest niedaleko tam, gdzie ja mieszkam. To było krótko, to był luty 2014 roku. Piotr się zastanawiał, czy jechać. Żona Piotra, Ala, też Polka. Nie zastanawiała się, właśnie wyrzuciła Piotra, tak w cudzysłowie powiem, jedź, bo to okres takiego weekendu, jedź, zobaczysz, coś się dowiesz, okej. Okay. No i taka była historia, że podczas wykładów Piotr miał bluzę z jednej z naszych wcześniejszych wypraw, to było na Gallipoli chyba, tak? Tak, Gallipoli. Człowiek, który siedział z tyłu za Piotrem, zapytał go, mówi, a co to za bluza, skąd, a co? No i Piotr właśnie wytłumaczył, no, że jest Polakiem, że była takiej wyprawie, ekspedycji i nagle ten człowiek, Amerykanin, mówi, że jego ojciec służył na polskim okręcie ORP Kujawiak. Czy Piotr wie na temat historii Kujawiaka, bo ten okręt zatonął w 1942 roku. Piotr w przerwie tych wykładów zadzwonił do byłego prezesa, Romka Zajdera, który był przez nami przez wiele lat. I jak to u Piotra, Piotr szybciej mówi niż myśli. Już chciałbym ruszyć na wyprawę, nie znając jeszcze jakby ogólnej historii Kujawiaka. No i to jak to wygląda w naszym stowarzyszeniu, szybko, że tak powiem, działamy, troszkę inaczej niż nasze urzędy. I zaczęliśmy działać. I tu za chwilę Korek będzie opowiadał. Mamy cztery logotypy naszych czterech wypraw, bo tak to było zorganizowane. Oczywiście nigdy nie zakładaliśmy, że to będą cztery wyprawy. Pierwsza wyprawa była we wrześniu 2014, druga w czerwcu 2015, czerwiec 2016 i maj 2017. Ja tu Państwu tylko tak w skrócie opowiem, co udało nam się zrobić. Więc w 2014 udało nam się odnaleźć wrak. Czyli sukces. Sukces. Znaczy, ja mówię słowo, bo tak, tu trzeba podkreślić jedną sprawę. Ten wrak był szukany, był poszukiwany przez 72 lata. Szukali ten wrak nurkowie z Malty, Włoch i Anglii. I to tym jest cenniejsze, co jak Korek powie, że ten wrak został odnaleziony przez Polaków. To była typowa ekspedycja, to Piotr był wtedy szefem. To była ekspedycja zorganizowana typowo przez Polaków, nie przez jakąś grupę międzynarodową. Właśnie. Tak. I wrak się znajduje na głębokości 100 metrów, więc to jest dosyć... Jak to był z tym piętrem? To ja to powiem. To jak Państwo nie macie jakieś takie wyobrażenia, to gdyby postawić trzy wieżowce 10-piętrowe jeden na drugim, to do takiej głębokości leży wrak 100 metrów, 100 metrów Kujawiak. Tak on wygląda, to jest właśnie taka wizualizacja 3D i to jest tak jak on wygląda aktualnie na dnie, praktycznie od dziobu do rufy, leży na lewej burcie. I w całości? W całości. Najbardziej zniszczona jest rufa, ponieważ on tonął rufą w dół. I rufa przyjęła cały impact uderzenia, sprasowała się i potem okręt wywrócił się i leży na dnie. Bardzo dużo rzeczy jest porozsypywanych tutaj na piasku, także można zobaczyć powbijane pociski z dział kalibru 102, normalnie tak pionowo w piasku
On jest fantastyczny. Ja byłem pierwszym Polakiem, no właśnie, który... Tu chcemy podkreślić, że w 2014 roku żeśmy go odnaleźli, natomiast w 2015 żeśmy go pierwszy raz eksplorowali i byłem pierwszym człowiekiem, który dotarł na ten wrak. Znaczy, tak sobie od razu założyliśmy, niesamowite, że pierwszy człowiek to musi być Polak. Tak? Polak. Niesamowite wrażenie, po prostu jest w fantastycznym stanie. Te główne jego części są bardzo dobrze rozpoznawane, także tutaj też nie idzie się zgubić. Wiadomo, że to jest wieża numer jeden, to jest mostek, to jest stanowisko Orlikonu. No, znaczy Orlikon akurat tutaj jest troszeczkę w gorszym stanie, ponieważ on się oderwał od pokładu i tak leży pod kątem 45 stopni i się opiera o piaszczyste dno. Natomiast pozostała część jest naprawdę super, super to wszystko wygląda. Dziewicze, nigdy nikogo tam wcześniej przede mną nie było, także niesamowite, takie troszeczkę jak pierwsze wejście na Mount Everest. No i oprócz tej animacji 3D, którą uzyskaliśmy dzięki temu materiałowi, chcieliśmy też znaleźć jakichś świadków żyjących tej tragedii zatonięcia, no i udało nam się. Znaleźliśmy w Nottingham Mata Kazimierza Stefankiewicza i w momencie, kiedy udało tam się z nim spotkać, miał 99 lat i na wniosek stowarzyszenia został uhonorowany przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ale przepraszam, jeszcze jak się wybraliście o tym człowieku, to nie wierzyliście. Chcę powiedzieć, my tak jak Piotr powiedział, te wici różne, czy ktoś jeszcze może żyć z tej załogi? Mówimy o przeszło 70 lat, czyli zakładaliśmy, że jeżeli ktokolwiek żyje z tych członków załogi, czyli blisko 180-osobowej załogi, musi mieć w granicach około 100 lat. Wydawało się małe prawdopodobieństwo. Taka była historia, że na moim Facebooku taki apel ogłosiłem. Tu zaraz powiem Piotr taką śmieszną historię. Szukamy na całym świecie, dokładnie. A proszę sobie wyobrazić, że rodzina jednego z członków rodziny mieszka od Piotra w Stanach Zjednoczonych na tak cudzysłowie ciągnięcie ręki. A my szukamy gdzieś po całym świecie. A to za chwilę Piotr powie. No i oczywiście w pewnym momencie odezwał się człowiek jeden, który poinformował mnie, że jego, tak powiedział, wujek jest ostatnim żyjącym, czy jednym z żyjących marynarzy z Kujawiaka. Tak było powiedziane, ma 99 lat, mieszka w Nottingham w Anglii i jeżeli chcemy, to nas skontaktuje. Czyli skontaktowała go jego mama, która się opiekowała panem Kazimierzem. I to też znowu tutaj Piotr, ja wysłałem wiadomość, a Piotr mówi, słuchaj, bukujemy bilety, lecimy do Anglii. Ja mówię, no słuchaj, poczekaj, my nawet nie znamy tego człowieka, nie znamy tej rodziny. Jak oni nas przyjmą w ogóle, to taka historia, że no jak mamy je, lecieć do Anglii zaraz i rozmawiać z człowiekiem, no to nie można. Więc oczywiście taka była droga jakby... Bardziej formalna. Formalna, czyli ileś tam maili. I w pewnym momencie oczywiście ja rzuciłem hasło, czy możemy przyjechać. No czyli pani Iwona Kuczyńska stwierdziła, mówi, tak, proszę... Możecie panowie przyjechać, bo chcieliśmy zrobić do książki materiał filmowy. I mówimy, pani Iwona mówi, ale wiecie panowie, ponieważ wujek jest bardzo w takim wieku, no 15-20 minut, mówimy, to nam wystarczy. My tylko chcemy usłyszeć głos pana Kazimierza i to nam wystarczy. No i Piotr powiedz, rozmowa rozpoczęła się 15 minut, skończyła się po? Po kilku godzinach. 4-5 godzin. Oczywiście suto zastawiony stół. Z alkoholem. Po polsku, tak. Pan Kazimierz wypił dwa kieliszki i powiedział nam, chłopaki, gdybyście przyjechali do mnie 20 lat wcześniej, to tutaj bym pił równo z wami. Typowo stół po polsku. Tak. To była o tyle ciekawa historia, że pan Kazimierz był osobą, czy człowiekiem takim zapomnianym. Dlaczego? Ponieważ on mieszkał w Nottingham. Nottingham to jest takie drugie miasto, środowisko Polonii. Wiadomo, Londyn to jest ta główna baza, Nottingham to drugie, ale pan Kazimierz nigdy nie był w żadnym stowarzyszeniu marynarki wojennej. On po prostu, chcę tu powiedzieć, że jego wojna zastała w 1939 roku jako stewarda na Batorym.
W Nowym Jorku wysiadł 3 września. Amerykanie powiedzieli, załoga może zejść na ląd, ok, możecie tu pracować i w porządku. I można powiedzieć, że... Mariusz, może lepiej zróbmy tak, że prawdopodobnie do końca tygodnia, w sobotę ukaże się wywiad z nim. Ten materiał, który nakręciliśmy, ukaże się, będzie dostępny online. To może zamiast opowiadać, dobrze, to lepiej... To zareklamujcie. To sobie sami posłuchacie, zobaczycie, dokładnie, jak nasz pan Kazimierz opowiada o wojnie i o czasach przedwojennych i powojennych również. I to mówił człowiek, który miał wtedy 100 lat. 100 lat, tak. Ale wtedy chyba taki tekst, tego co pamiętam, rozmawialiśmy, to muszę powiedzieć, czy nie zapobiegłbym może tego, że powiedział wam, tak, chłopaki, chyba musiałem zostawać żyć i tak czekać na to, że się tak, nie bo tego nie usłyszymy w filmie. Znaczy, ja powiem, ja wiem, że są dzieci, ja wiem, że są dzieci, ale myślę, że państwo, że tak powiem, wybaczycie nam. Kiedy my przyszliśmy, pana Kazimierza, weszliśmy tam do tego domu i ta rozmowa oczywiście tam już była bardzo fajna, no mówi: kurwa, przecież ja wiecznie żyć nie będę. I ja wtedy właśnie rzuciłem hasło, że powstaje książka i brakowało nam, jakby z Piotrem tą książkę pracowaliśmy nad nią, żeby tą klamrę zamknąć. A on mówi, no nie ukrywajmy, to był człowiek, który był budowlańcem. I on powiedział tak, mówi, kurwa, no, mówi, ale ja żyć wiecznie nie będę, ja tę książkę chciałbym zobaczyć. I książkę zobaczył. No i udało nam się też zbudować tablicę w Barakach Gardy. Tak, pamiętnić, bo na Smiarniaku zginęło 13 polskich marynarzy. Tu też może takie jeszcze znowu powiem. Uważaliśmy, że żadna władza przez te tyle lat nie potrafiła uhonorować tych marynarzy, którzy zginęli. Żadna organizacja, żadna marynarka nie potrafiła i stwierdziliśmy, że to trzeba zrobić, jeżeli nikt nam nie może pomóc. Tu Piotr może, bo Piotr jest taką lokomotywą, zabiegał o dofinansowanie. Kiedy okazało się, że kosztowało to nas 1500? Tak, tak. 1500 euro kosztowała ta tablica. Tutaj widzicie. Złożyliśmy się sami i za swoje pieniążki ta tablica ma 1,20 m x 80 m. Znaleźliśmy architekta na Malcie, który zrobił to pro bono, za dziękuję. Ta tablica jest wystawiona w najbardziej, że powiem, reprezentacyjnym miejscu w Valletcie. Pod ochroną UNESCO chyba. Tak, to jest tak, jakbyśmy dzisiaj byśmy powiedzieli w przypadku Polski Grób Nieznanego Żołnierza. To jest Baraka Garden w centralnej części Valletcie. Tam przechodzą tysiące turystów. To tej tablicy nie sposób ominąć. I żeby było teraz śmieszniej, wszelkie delegacje państwowe, polskie mówimy, tam składają teraz wieńce pod naszą tablicą. My mówimy nasze, bo to nasze jest, tak? Ale dzisiaj czy to jest marynarka, czy władza taka, siaka, czy owaka, tam składają teraz kwiaty jako symbol pamięci dla tych naszych marynarzy. Jeszcze o tej tablicy naprawdę. A tutaj widzicie jeszcze w dolnym rogu, tutaj lewym, jeszcze też za własne pieniądze odnaliśmy taką tablicę z brązu, która mówi o tym, że kiedy wrak został odnaleziony i że jest to grób 13 polskich marynarzy. I to na Kadłubie jest. Nie, tak, zawiesiliśmy na jednym z tych relingów. Relingów, tak. Ha, tutaj może taką jeszcze powiemy, tu może Piotr właśnie, powiedz o tej pani, która, bo tego nie zobaczymy w filmie. Aha, no tak, udało mi się znaleźć, znaczy dotrzeć do bratowej, tak? Tak. Bratowej marynarza, który zginął na Kujawiaku. Marynarz Zysk, tak się nazywa. Nie, Czesław Olsztyn. Czesław Olsztyn i jego bratowa skontaktowała się ze mną. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, bo tam do tej pory jestem z nią w bliskim kontakcie. Ona mieszka dosłownie 50 km od miejsca, gdzie ja mieszkam. Także bardzo blisko. A jej mąż, czyli brat Czesława, który zginął na Kujawiaku, zmarł rok wcześniej niż my znaleźliśmy Kujawiaka, czyli w 2013 roku. I nawet podczas jednej tam z korespondencji zapytałem ją, czy coś chce, żeby zrobić,
bo będę schodził na brak pierwszy raz i czy ona ma jakieś życzenia. I przysłała mi paczkę. W paczce był krucyfiks dedykowany Czesławowi. Wiele, wiele lat temu nawet była data od spodu, kiedy to rodzina gdyby taki ufundowała, taki krucyfiks. I on był w centralnym miejscu, gdzieś w domu, poświęcony właśnie Czesławowi, ponieważ nie wiedzieli, co się z nim stało. Wiedzieli, że zginął na okręcie, ale gdzie, co i jak, żadnych szczegółów nie znali. I to był ich taki, taka ikonka, że tak powiem. Ten krucyfiks plus różaniec zniosłem na wrak i wrzuciłem do jednego z bulajów, tam w części rufowej wraku. Dlatego akurat tam, ponieważ w tej części doszło do eksplozji miny. I podejrzewamy, że Czesław i ta pozostała dwunastka zginęła po prostu od wybuchu, także oni gdzieś tam pewnie ich szczątki się znajdują. A tu jeszcze może powiem, że bo to taka, też taka trochę od kuchni, że mimo, że wszystkie wyprawy to są typowo męskie, ale wiadomo, że wspierają nas żony, przyjaciółki, sympatie, z którymi tam żyjemy. No i tu w przypadku Piotra było tak, że ta pani, która przecież nie znała, wiadomo, to są starsze osoby, które nieufnie, że tak powiem, odbierają telefony, nieufnie chcą nawet rozmawiać z takimi osobami. Piotr mówi, najlepszym sposobem jest rozmowa kobiety z kobietą. I Piotr poprosił żonę Ale, żeby Ala jakby była takim tą pierwszą osobą, która jakby przygotuje grunt. Tak, taki łącznik właściwie. Tak. Przygotuje grunt i faktycznie... Saperem. Tak. Wiadomo, kobiety szybko, tak powiem, nawiązują kontakt i tutaj się udało i tak Piotr powiedział, tak, przełamać te pierwsze lody. Tak, i ten krucyfiks przyjechał. I różaniec. No to powiedz jeszcze o banderze. No właśnie. Udało nam się też zawiesić banderę na braku, która to do dzisiaj powiewa. A w 2000... Chyba, że chcesz jeszcze o tym. Nie, no tak, to trzeba powiedzieć, że tą banderę, tutaj widzicie Państwo, to Piotr trzyma. Tak? Znaczy uważaliśmy, że będzie pięknym elementem, jeżeli ta bandera, bo ona do dzisiaj powiewa. Uważaliśmy, ta bandera w ogóle służyła nam do zakrycia tej tablicy pamiątkowej. I następnego roku. Bo to się działo, tablica miała miejsce w 2015 roku, a tą banderę potem zaniosłem na wrak w 2016. Także po odsłonięciu tej tablicy, do czego ona nam też służyła, zachowaliśmy ją i kolejnego roku doszliśmy do wniosku, że najlepszym miejscem dla tej bandery będzie po prostu wrak. I ona do dzisiaj tam powiewa. Tak jak mówię, górnolotnie powiewa, tak? A w 2017 roku udało się... No chodzi o to, że trzecia wyprawa miała na celu... Co jest najważniejsze na okręcie, proszę Państwa? Dzwon okrętowy. Dokładnie, czyli serce okrętu. I zakładaliśmy... Oczywiście znowu Piotr, bo ja zawsze będę to podkreślał, bez Piotra nie byłoby tego projektu i nie byłoby tych sukcesów, ale zakładaliśmy, że to, co ja tu powiedziałem dzisiaj w wywiadzie, my nie jesteśmy piratami, czyli my nie wyciągamy żadnych artefaktów z wraków. Naszym zadaniem jest zlokalizować wrak, sfotografować, nakręcić film, zrobić całą dokumentację i później tę całą wiedzę przekazujemy. Czyli eksploracja bezinwazyjna. Tak, ale stwierdziliśmy dość naiwnie, że wielkim szczęściem byłoby, gdyby udało się znaleźć dzwon i ten dzwon, żeby przyjechał do Polski. Bo aczkolwiek okręt był wydzierżawiony od Brytyjczyków, czyli to de facto była jednostka brytyjska, wrak spoczywa na wodach maltańskich, ale załoga była polska. No i tutaj za chwilę Piotr powie, jak to się udało znaleźć, bo właściwie to była jedna wielka... wielka porażka, znaczy nie okres niepowodzeń. Ta trzecia ekspedycja to faktycznie, jak tu Mariusz mówi, to było pasmo niepowodzeń, to mieliśmy problemy z pogodą, ze sprzętem, co chwila coś szwankowało, przez dwa tygodnie udało nam się tylko trzy razy zejść na wrak. I podczas właśnie drugiego nurkowania zawiesiłem tą banderę, a trzecie nurkowanie, czyli już to ostatnie, już tak troszeczkę bez nadziei na sukces schodziliśmy, ale jest pogoda, jest możliwość, schodzimy. Byliśmy
mieliśmy schodzić w trójkę, w tym momencie koledze się popsuł sprzęt, tak, Jonesy także, z trójki została nasza dwójka i co robimy, schodzimy, rezygnujemy, ja mówię, nie, idziemy. I zeszliśmy tutaj z Szarkim, z kolegą, zeszliśmy w dwójkę i praktycznie została minuta do wychodzenia, ponieważ na takich głębokościach jest rygor, musimy ustalić dokładny plan. Zakładamy, że jesteśmy 15-20 minut na wraku i nie ma przedłużenia nawet o minutę, ponieważ przedłużenie znaczy pobytu na 100 metra po minutę to się równa 30 minut więcej na wychodzenie, powiedzmy, na powierzchnię. Także to już jest... Wyziębienie organizmu. Tak, no to już jest duży problem, także trzymamy się, ustalamy plan i trzymamy się tego planu bardzo dokładnie. No i została praktycznie minuta do wyjścia. Ja jeszcze tak mnie coś tknęło, taka była wielka szafka metalowa. Ja mówię, tak, no jeszcze pod tą szafkę zerknę. Spoglądam pod tą szafkę, a tam wisi taki dzwon. Widzicie tutaj po lewej stronie, on był do góry nogami, ponieważ tak akurat się ułożył, że ten dzwon był po prostu tam, znaczy na wrapie wyglądał tak. Znaczy był po prostu zawieszony tak do góry nogami. No, no ale wiadomo, no, co wielki sukces, wychodzenie, czyli ta długa dekompresja. Strasznie się dłużyła, bo chciałem chłopakom powiedzieć, że jednak jest sukces, że jednak go mamy. No i mimo tych wszystkich niepowodzeń na początku efekt był taki, jaki wcześniej zakładaliśmy, że wracamy z tarczą. Tak, z tym, że oczywiście nie mieliśmy wówczas zgody na wyciągnięcie tego artefaktu i trwały rok starania, pisma krążyły Polska, Malta, o to, żeby władze Malty wyraziły zgodę na eksplorację i wyciągnięcie dzwonu z Kujawiaka. I tutaj trzeba podtrzymać, bo widzę, że Korek troszkę nie chce opowiadać, ale Korek był jednym z tych, który był odpowiedzialny za wyciągnięcie z wody na łódkę. Także on też był bardzo odpowiedzialny. Jaki musiał być stres? To było straszne. Ponieważ dlaczego? Gdyby się okazało, że nagle z rąk wypadł mu dzwon i spada. Jest nie do odnalezienia. Tak? Także my się śmiejemy, że na korku spoczęła cała odpowiedzialność. To, że chłopacy, bo to oczywiście cały ten proces odcinania z tego uchwytu, tego dzwonu, to oczywiście to jest inna sprawa. Ale prezentacja. To jest kolejna prezentacja, bo to też jest bardzo ciekawe, jak to wygląda, ale ten moment, kiedy Korek chwyta ten dzwon i teraz ta radość wielka, nawet już nie będę mówił, jakim językiem wtedy operował, i ten moment, kiedy ten dzwon jest w końcu na powierzchni po tylu latach. Na łódce bezpieczny właśnie już wtedy wiemy, że już nic mu nie grozi, także emocje... Były ogromne, tak? I ten dzwon... I oczywiście zakładaliśmy od początku, że... Wiedzieliśmy, że ten dzwon nie należy do Polski, ale zakładaliśmy jako stowarzyszenie, że chcemy, żeby chociaż ten jeden artefakt, bo tu trzeba wyobrazić, że to jest jedyny dzwon z polskiego okrętu, który został zatopiony po 1939 roku. Nie ma żadnego. To jest też pierwszy okręt polski, na którym nurkowali polscy nurkowie, bo wielokrotnie się mówi, że Grom był pierwszy tam polski. Dokładnie, tylko że na Groma wpierw nurkowali Norwegowie, dopiero później Polacy, którzy Norwegowie skazali pozycję Groma. Kujawiak jest pierwszą jednostką przez Polaków odnalezioną, przez Polaków, gdzie nurkowano, eksplorowano, filmowano, czyli my mówimy, że zrobiliśmy kompletny cały projekt. Jedynym niepowodzeniem tej naszej całej jakby tej historii jest to, że mimo naszych wszelkich starań, i tu proszę, mamy też taki element jakby kołobrzeski, wymyśliliśmy sobie, że ten dzwon zostanie sprowadzony do Polski. Piotr, tu znowu Piotr, z Uniwersytetem Maltańskim, z władzami maltańskimi, przez rok, dobry rok, szła korespondencja tam z powrotem. Zależało nam, żeby... Wiedzieliśmy, że ten dzwon nie może trafić do Polski na stałe, ale wymyśliliśmy sobie, że on będzie... Czasowa ekspozycja. I pierwszy, tak powiem, miejscem, które zostało przeze mnie wskazane i tu z Piotrem uzgodniliśmy, miał być Kołobrzeg. Muzeum Oręża Polskiego, który dysponuje jakimiś tam środkami. Tak. Później miało być Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum Wojska Polskiego i tak, oczywiście.
Wszystko się jakby zatrzymało, jak nie wiadomo o co, to chodzi o pieniądze. Pieniądze na tyle wysokie, że żadna placówka muzealna nie była w stanie pokryć ubezpieczenia tego dzwonu. I sytuacja jest taka, że dzwon jest obecnie eksponowany w Muzeum Morskim w Valletcie. Z tego co wiemy, ma być przygotowana specjalna ekspozycja, taka audiowizualna, żeby docenić też Polaków, bo tu trzeba podkreślić jedną sprawę, że Maltańczycy od samego początku, czyli od 2014 roku, okazali większe wsparcie i pomoc niż polskie władze. To też tak jest o tyle ciekawe, że Maltańczycy jakoś mają szczególny dar, słabość do polskiego okrętu. Dlaczego? Ponieważ okręt szedł z pomocą w konwoju dla walczącej, broniącej się Malty. Więc oni to troszkę tak uważali, jakby to był ich jednostka. Tutaj my mieliśmy podczas tych uroczystości, kiedy była odsłonięta tablica, też jeszcze mieliśmy taką uroczystość, kiedy marynarka maltańska zaprosiła nas, ekipę. Popłynęliśmy ich okrętem, ich jednostką na miejsce, gdzie Kujawiak spoczywa. Tam zostały złożone wiązanki kwiatów, wieńce. Też taki był właśnie symbol. Niesamowitą oprawą, bo tego tutaj nie zobaczycie Państwo, ale zobaczycie w innym miejscu, za chwilę o tym powiem. Gdzie naprawdę widać wielkie zaangażowanie Maltańczyków. My dzisiaj mówimy, że dzisiaj wielu ministrów jakby w świetle Jupiterów tam lubi się fotografować, lubi tam o tym mówić. Ale to my mamy taką dziką satysfakcję, że to my Polacy, czyli grupa takich właśnie pozytywnie zakręconych, takich jak właśnie też jak Robert, który robi tu w Kołobrzegu fajną robotę, tak my robimy w inny sposób, tak? My staramy się też jakby zachować pamięci. Ale żeby to ta historia tych Kujawiaków, nie tylko Kujawiaka, nie poszła, że tak powiem, w niepamięć i to zostało utrwalone, to tu jest zasługa Mariusza. Tak, bo ja jestem jedyny w tej grupie, który nie nurkuje. No ktoś musi nurkować, żeby ktoś pilnował. Za to pisze, bez błędu. Za to pisze i musi pilnować tych, którzy lubią nurkować i lubią sobie też wypić. Piwo oczywiście. Ktoś musi jakby mieć na tym pieczę. No i ale żartami. Tak jak wspomniałem o panu Kazimierzu, to powstawała książka i też jakby nie mieliśmy tego zakończenia z Piotrem. I ten epilog, jestem ten pan Kazimierz, powstała książka. To jest pierwsza książka, powstały trzy książki. Dwie na rynek polski i jedna na rynek polsko-angielski, albo nawet amerykański. Bo ona jest wydana dwujęzycznie. Dwie kolumny jest po polsku i po angielsku. Ale tu jest o tyle ciekawe, że książka, to jest książka o historii i o przygodzie, czyli pokazana też od kuchni, jak wygląda taka grupa ludzi, którzy nurkują, którzy poszukują wraków, bo nie oszukujmy się, każdy z nas jest inny, ma inny charakter. I to trudno czasami ogarnąć tych wszystkich ludzi, no, mieszkając ze sobą, czasami dwa tygodnie, czasami dłużej, przebywając na ulicy, także wiadomo, to są takie, dochodzi do pewnych zgrzytów, bo nie ukrywamy, to nie jest sielanka na zasadzie, że o, jest grupa takich fanatyków 10-12, którzy sobie popłyną na wrak, i się cieszą i ocha, to nie jest tak do końca, tak? No i właśnie, żeby to wszystko jakoś dokumentować, to też wymyśliliśmy sobie, że to trzeba zrobić film. Mamy też takiego człowieka, Piotrka Kardasza z Warszawy, który się specjalizuje w kręceniu filmów i do tej książki powstał film, on jest nakręcony w wersji takiej właśnie konwencji, jak to robi Discovery Channel, gdzie jest pokazana historia Kujawiaka i naszych odkryć od kuchni, czyli od tego, jak się zaczął w ogóle pomysł, gdzie szukaliśmy, w jakich archiwach brytyjskich, gdzie byliśmy, tu w Instytucie Sikorskiego, tu w archiwum brytyjskim w Kew. Czyli to jest cała taka kuchnia, tak? To było. Później mówię, powstała kolejna książka, która też jest którą można nabyć, o Kujawiaku i ta wersja właśnie, która nam też zależało, żeby pokazać angloamerykańskiemu czytelnikowi, że polska marynarka była w II wojnie światowej. To jest historia oczywiście tych trzech naszych handlów, ale głównie tu są ciekawe zdjęcia w kolorze, jak ten wrak wygląda, co udało się zrobić. I można powiedzieć, że w 2017 zakończyliśmy temat Kujawiaka, tak? No bo właściwie zrobiliśmy wszystko, co można.
Nikt więcej tego nie zrobi, nic nie można więcej było zrobić. Przerywnikiem to jakby do tego, co za chwilę powiemy, co, o czym powie Piotr, i uważamy, że to będzie polski morski Graal, bo właściwie nie ma nic większego dla nurków. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy ekspedycję do Włobyń w Brindisi, gdzie szukaliśmy wraków samolotów, bombowców polskich i amerykańskich, które szły dla walczących Warszawy. Temat jest jakby niedokończony, bo to jest jakby tak powiedzieć, temat w uśpieniu, czyli mamy już zrobione, zlokalizowane pozycje. Teraz po prostu trzeba zejść na te wraki i jakby to udokumentować. I teraz przechodzimy do właściwie do tego tematu. Najważniejsze teraz dla nas jest odnalezienie naszego Graala, czyli orła. Jest to dla nas teraz temat priorytetowy. Jesteśmy całkowicie skoncentrowani właśnie na tym okręcie. Nie jest to łatwy temat, ponieważ tutaj jest, mamy swoją teorię. Uważamy, że jest ona najbardziej prawdopodobna, natomiast teren, jaki musimy przeszukać, jest duży, a to się wiąże z dużymi kosztami. Także szukamy usilnie sponsorów, którzy wspomogliby tutaj nasze poszukiwania, bo nie ukrywamy, że sami jako stowarzyszenie nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo to już są duże pieniądze. Naprawdę duże, także chociażby powiem może tak, że jeśli ktoś z Państwa ma drobne 500 000 złotych, to może dołączyć do naszego teamu. Planujemy wyprawę, bo oczywiście to tu Piotr mówi w formie żartu o tym 500 000, że ktoś nam to przyniesie, ale faktem jest, że w tych granicach ta wyprawa będzie się zamknie. Oscylowała, bo mówimy tutaj o Morzu Północnym, o wynajęciu jednostki, gdzie będziemy przez te 2-3 tygodnie na morzu. I tu trzeba podkreślić, że nasza teoria jest na tyle prawdopodobna, że wydaje się, że wrócimy z tarczą, a nie na tarczy. Tak? Też nie, proszę nie traktować, że tak powiem może złośliwie, że grupa Santi, która szuka, zorganizowała 8 wypraw bez powodzenia. No zdajemy sobie sprawę, że i wiemy, że szuka w złym miejscu. My też nie ujawniamy, też wielu nam w cudzysłowie zarzuca, że my nie robimy z tego show. To jak w przypadku było Kujawiaka czy innych wypraw wcześniejszych, uważamy, że lepiej być w świetle Jupiterów po fakcie z tym Graalem, czy z odnalezionym wrakiem, niż robić duże zamieszanie i z tego efektu nie ma, tak? No bo ile można raz opowiadać, że było się, szukało bez efektów, tak? Także planujemy to maj-czerwiec, ponieważ wówczas jest Morze Północne na tyle spokojne, że praca sonarów tutaj jest taka właśnie pewna na te badania. No i nie ukrywamy, że dzisiaj jesteśmy u Państwa w Kołobrzegu. Jesteśmy optymistami, jeśli chodzi o ten projekt. Jesteśmy dzisiaj w Kołobrzegu, jutro jesteśmy w Gdyni i w Sopocie, gdzie mamy jeszcze kolejne rozmowy. A 9, czyli w sobotę, lecimy jeszcze raz do Anglii, do archiwum. To właściwie to jest taka, jakby taka klamra, która zamyka już ten temat orła. No i praktycznie jesteśmy cały czas teraz już w kwestii już rozmów. No wiadomo, no już tak Piotr powiedział, tutaj chodzi o duże pieniądze, więc z władzami, które mogą nas wspierać już finansowo. No i to dziękujemy Państwu za poświęcony czas. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to proszę. To chętnie... Czego tego dzwonu, żeście nie przywieźli ze sobą? To był bezpieczny. Nie, oni mają taką podróbkę. Aha, no to nie, znaczy mamy ten dzwon w 3D zrobiony, bo uważaliśmy, że wydawało nam się, że wszystko jest na dobrej drodze i tak nam zapewniano, że ten dzwon będzie wypożyczony specjalnie nawet na festiwal, bo tu chcemy jeszcze podkreślić, że oprócz tego, że my organizujemy wyprawy, to co 2 lata organizujemy festiwal wrakowy. To jest jeden z największych festiwali w Europie. Sprowadzamy, to też oczywiście Piotr i Romek Zajder są tymi lokomotywami, które ponieważ mają największe jakby znajomości wśród tych nurków na całym świecie, sprowadzamy naprawdę
chyba najwybitniejszych nurków z całego świata do Warszawy. Na Uniwersytecie Warszawskim wcześniej odbywały się 6 edycji, było w Łodzi na Politechnice. 2 ostatnie edycje były na Uniwersytecie Warszawskim. I tam przez jeden dzień, od rana do wieczora, co godziny równolegle idą 4 prezentacje, czyli można sobie wyobrazić, jaki maraton. Maraton. Naprawdę najwybitniejszych nurków, którzy opowiadają o tym, co znaleźli. I oczywiście to nie są tylko nurkowie, bo to są też ludzie od medycyny, od nurkowania, archeolog, bo to naprawdę to jest przekrój ludzi, ale wszystko związane z nurkowaniem. Także to, że my organizujemy takie tematy, to jeszcze też nie jest wszystko, bo nagle, czy może nie nagle, z Piotrem od jakiegoś czasu pracujemy nad tematem upamiętnienia pomnika poległych wszystkich marynarzy, bo widzicie Państwo, uważa się, że Polacy są takim krajem historycznym, że lubimy o historii opowiadać. Marynarki, nie wiem, Niemiec, Włoch, Anglii, Stanach Zjednoczonych potrafią docenić, uhonorować tych wszystkich poległych marynarzy. My z Piotrem wymyśliliśmy sobie coś takiego, że powinien powstać pomnik, który honoruje tych wszystkich poległych marynarzy II wojny światowej, ale wszystkich, czyli tych, którzy walczyli na lądzie. Nazwiska. Z nazwiska, z imienia, z nazwiska, którzy polegli, czy to na Morzu Pińskim w cudzysłowie, czyli na Polesiu, walczyli na lądzie po 17 września i od 1, i w walce z Rosjanami, walczyli pod Kockiem, walczyli na morzu, na wszystkich morzach, wszędzie. Ja zebrałem, przeszło 1200 nazwisk tych marynarzy. I jesteśmy też daleko już zaawansowanych, mamy pierwsze zgody, już pozwolenia na, mamy nawet człowieka, architekta, który zaprojektował ten pomnik. On miałby stanąć w Gdyni. Takim jeszcze pomysłem jest, takim moim, żeby przy tym pomniku była taki cudzysłowie bankomat, gdzie będzie można sobie wklepać, wymyślam, marynarz Jan Kowalski i będzie jego biogram, bo jest tak, że rodziny, które wiedzą, mają swoich dziadków krewnych, nawet nie wiedzą, że ktoś tam zginął z nich na jakieś okręcie i tam będzie informacja. O niektórych więcej, o niektórych mniej, ale to jest taka właśnie, będzie miejsce, gdzie te rodziny będą się mogły też spotkać, bo nagle się okazuje, że wklepie to nazwisko i wie na przykład, że mój dziadek służył na takim okręcie, tu został odznaczony, tego dokonał, tego na przykład brakuje w Polsce. Takie są muzea, czy takie miejsca są na zachodzie i tam potrafią to jakby uhonorować. U nas tego nie ma, więc ja mówię, my nie jesteśmy tylko tymi ludźmi, którzy uciekają od żon i płyną na wraki, ale też mówię, działamy, czasami się mówi, że troszkę jesteśmy już bardzo zakręceni, że sfiksowani na tle historii i patriotyzmu, ale zawsze mówimy, jeżeli nie my, to kto? Jeżeli nie Robert Maziarz, no to kto? Tak? I takich właśnie pokręconych, ale pozytywnie, to dzięki temu to jakoś to funkcjonuje. Tu macie Państwo przykład tego muzeum. To jest taka, mówię, kolejna sprawa, tak? Także dlatego też my z Robertem się jakby nadajemy na tych samych falach. Szybko, tak powiem, się, tak powiem, dogadujemy, bo mówimy o tych samych rzeczach, tak? Tak to wygląda. Ja jestem ciekaw, jaką to kwotę chodziło, które Muzeum Kołobrzeskie nie chciało zapłacić za ubezpieczenie tego dzwona. Znaczy to było 1000 zł miesięcznie. Miesięcznie ubezpieczenie. Czyli, to znaczy państwo tak reagujecie, co to jest tam 1000, no to wychodziłoby tam 12 tysięcy, wydaje się, tak? No ale widzicie Państwo, no tak to jest, no, że... Nie było to dla nich tyle warte. Dokładnie. Jakie są parametry tak zadawane? On waży około 20 kg, średnicy 30 na 33. A kiedy Państwo rozmawialiście z muzeum o tej sprawie? Kilka miesięcy, kilka ładnych miesięcy. Tak, bo to już temat miesięcy. Miesięcy. Tu chcę jeszcze powiedzieć jedną taką ciekawostkę odnośnie dzwonu. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, ale na tym dzwonie nie ma nazwy ORP Kujawiak. To jest jedyny dzwon z polskiego okrętu. To jest nazwa pierwotna, czy Oakley, czyli taka była, ponieważ jak mówiłem, Brytyjczycy nam wydzierżawili. To znowu też chcę dementować historię. Bo się wiele mówi, historycy o tym mówią, że Brytyjczycy nam dali, podarowali. Brytyjczycy nam nigdy nic nie podarowali. To były jednostki, wszystkie, które mieliśmy od Brytyjczyków, to były dzierżawione, za które my musieliśmy płacić. Także to, ale wracając do dzwonu.
To jest jedyny dzwon i tu też jak Piotr zaczęli tam skrobać, nagle się okazuje, że tam nie ma w tym liternictwie nic wspólnego z Kujawiakiem. I co jeszcze ciekawe jest, że nawet pan Kazimierz był przekonany, że na tym dzwonie jest nazwa ORP Kujawiak. Bo na tych wszystkich... Dwa pozostałe chanty, czyli Ślązak i Krakowiak, tak, miały dzwony z polską nazwą. I na przykład dzwon Krakowiaka czy Ślązaka jest w Instytucie Sikorskiego. Ale wszystkie te inne jednostki, Orkan, Garland, Piorun, im zmieniono dzwony, bo to była taka cała procedura. W momencie, kiedy okręt został przejęty przez polską marynarkę, demontaż było dzwonu, nowy dzwon już z nazwą polskiego okręta. Wracało i z drugiej strony grawerowe. No tak, tak się robi. Tak, ale nie w tym wypadku, bo tutaj to był nowy dzwon. To był typowo nowy montaż dzwonu z polską nazwą. Nie ma z drugiej strony nazwy brytyjskiej. Tak jak na przykład Piorun Melisa, tylko jest Piorun. Ale mówię... Kujawiak był w służbie ponad rok czasu. Także to nie było tak, że jakby on nie został zmieniony, bo nie było czasu. On, nie wiemy z jakiej przyczyny nie został zmieniony, ale mieli ponad rok na to, żeby tego dokonać. No niestety jest... To też taka jest ciekawostka. Ciekawostka rozwiązana, że mówię, wielu twierdziło, że nazwa jest Kujawiak, a nagle się okazuje, że nie, tylko jest nazwa ta pierwotna brytyjskiego niszczyciela, tak? Które później gdzieś zabiliśmy. Może go nie wymienili jeszcze pod pokładem jest gdzieś. Nie, jest to fakt. Chyba to życie robi oficjalnie. Niemożliwe, ponieważ ten dzwon wisiał, także Piotr go odcinał, że tak powiem, był jednym z tych, których tam, że tak powiem, tym wrzeszczotem tam pracował i odcinał. Także, że Państwo jeszcze macie jakieś pytania, czy to... Trzeba wybiegł. No tak. Tak, bo to dokładnie. Żeby odciąć ten pręt, nie wiem, czy widzieliście, taka średnica, stalowy, to zajęło nam dwa nurkowania, takie 20-minutowe. Trochę przeciągnęliśmy czas pobytu na dnie i przez to całe nurkowanie trwało ponad 4 godziny z dekompresją. Także za pierwszym nurkowaniem nie szło tego dzwonu ruszyć. Pierw byli optymistyczni, chcieli normalną taką piłą pod ciśnieniem, tak, tutaj, że ja ciśnienie to było ile tak, tam, parę sekund. Po prostu takiego fleksa pneumatycznego i z zasilaniem z butli takiej nurkowej, natomiast powietrza wystarczało na dosłownie chwilę, bo tam jest 11 atmosfer na dnie, także żeby uruchomić tą piłę, czyli tego fleksa, to dosłownie minuta, może nawet nie cała i powietrze się kończyło, także lekko tylko zarysowaliśmy tą stal tego uchwytu i całą robotę trzeba było zrobić ręcznie. Także jak ktoś z Państwa jest zainteresowany może książkami, Radzę Państwu słodką tajemnicę, jak oni to działo podnieśli. To jest tak proste, że... No jak? Przecież te łodzie, które tam widzę, one mają nośność około kilkuset kilogramów. Na każdą można wsadzić, tak jak na moje oko, nie? Spokojnie 800 kilo. 700-800 kilo, bo licząc ludzi, którzy tam są. No tak, jak wyciągali, to się nie było przewracane. Najtrudniejsze było tylko zaczepić linę. Jak już zaczepili, to następnie zatapiali do granicy pływalności ze dwie łódki, wybierali linę na sztramp, wylali wodę i się uniosło. Wyjechali płycy i to po 3-5 godzinach już mieli na takiej głębokości zaczepili linę. Musieli to robić nocą, ponieważ my każdego poranka przybywaliśmy. No to przez noc jest wykonane. Czyli Piotr, widzisz, pan był tam w tej grupie. Widzieliśmy, że już wiemy. Dziękujemy na szczerze. Bo przez tyle lat dochodziliśmy, jak wreszcie ktoś przyjechał ze Sierra Leone i teraz mamy jakby namacalnego człowieka, który tam był. Dziękujemy bardzo. Pirat. Poznał pan technikę po tylu latach. Teraz dziękujemy, będziemy wiedzieć na przyszłość, jak to działa. Szanowni Państwo, ja chciałem Państwu podziękować, że tak długo z nami trzymaliście. Ale też przede wszystkim wspaniałym przyjaciołom, którzy przyjechali tutaj, słuchajcie, nie dość, że szukają braków za własne pieniądze, poświęcają własne czas. Ciebie znaleźli. To jeszcze się sami znaleźliśmy gdzieś tam. To my dziękujemy za zaproszenie. I też przyjechali też tutaj, zupełnie
pro publico bono, nasze zaproszenie, tak? Za własne pieniądze, własne środki, własny czas. Są wspaniali, tak? Krzysztof Koszewski, tak? Peter Bytykowski, Mariusz Borowiak, słuchajcie, jak widzicie, grupa Szczibrat, Dyszyn, tak? Słuchajcie, ja mam nadzieję, że też jeszcze jakieś się uda namówić, bo powiem tylko jedną rzecz tak od serca, jak ja słyszałem na przykład opowieść Mariusza, bo na jednej konferencji żeśmy prowadzili wykłady o admirale Nrungu, który, o polskim admirale, który 1 września 1939 roku zapomniał języka niemieckiego, na którym był wychowany. Słuchajcie, są genialne opowieści o genialnych ludziach, a Mariusz jest naprawdę świetnym też pisarzem. Tak? I ja namówiłem Mariusza, oczywiście namówiłem go, żeby wziął trochę książek, który weźmie, może ktoś będzie po brzegu zainteresowany, jest jedyna okazja, żeby rzeczywiście jakąś książkę kupić i tutaj obiecał też mi Mariusz, że złoży swój własny autograf, kto będzie chciał na tych książkach. A też powiem, że teraz ostatnią książką, którą wydałeś, taka dość ciekawa na rynku amerykańskim, o ucieczkach ubotów. To może na sam koniec, bo to taka może... Jest ta książka jedna, tak powiem... To znaczy powiem tak, ta książka powstała, to taką, powiem, pigułce. Jedną z takich największych sensacji końca II wojny światowej to jest historia ucieczek niemieckich ubotów, okrętów podwodnych, do Ameryki Południowej. Wiadomo, to jest głośna historia z nazistami, wyłożenie Hitlera, Bormana, Ewy Braun, oczywiście te historie takie naciągane. Ale nie naciągane są historie wywożenia nazistów, którzy uciekali do Ameryki Południowej lub Argentyny. Z racji tego, że ja badałem archiwa brytyjskie, Piotr mieszka w Stanach, więc miał ułatwiony dostęp do archiwum, czyli był na miejscu. Powstała książka, mam jeden egzemplarz nawet na tym stoisku, ukazała się na rynku amerykańskim. Tutaj się możemy pochwalić, że ona przez 2 tygodnie była numer one w Amazonie, czyli to, jeżeli chodzi o rynek amerykański, to jest coś niesamowitego. Ale powiem inną historię. Kiedy tam Piotr te dokumenty przygotowywał, zbierał, no oczywiście część tych dokumentów nadal jest zastrzeżona, bo te dokumenty zostały utajnione przez FBI. No i taka nie wszystkie. No nie wszystkie, oczywiście, ale część tych dokumentów, które nam jeszcze zależało, które Piotr natrafił, one miały informacje, że jeszcze nie mają dostępu, nie ma możliwości udostępnione. No tak się składa, że wszędzie Polaków można spotkać. I tam w tym archiwum, bibliotece w Maryland, tak, to jest ten, pracowała pani. No oczywiście pani tam podpowiedziała Piotrowi, że tu taki trzeba zrobić wniosek. Oni rozpatrzą, oczywiście, no i to trwało miesiącami, ale pewnej niedzieli, godzina 7, do Piotra domu, 2 panów takich smutnych, z FBI, teraz zapukało zapytaniem, a po co panu te dokumenty, tak? No i tu Piotr jakby, to nie jest jakieś tam przestępstwo, bo to jest normalna praca badaczy, ale ich to zainteresowało. Proszę sobie wyobrazić, że czekaliśmy dobre pół roku, pół roku. Można by więcej. Książka zdążyła się już ukazać na rynku, a chodziło o historię jednego, to jest też ciekawa historia. Szpiega. Dziennikarz Velasco się nazywa. Pracował dla Hiszpanów, Japończyków i dla Niemców. Tak. Chodziło tutaj... Nawet był w bunkrze Hitlera. Był w bunkrze Hitlera przed jego samobójstwem. Tak, i przy jego samobójstwem. Niesamowita postać, oczywiście jak to u szpiega trzeba tutaj oddzielić. Trudno oddzielić, tak, gdzie trudno jest oddzielić, prawda, gdzie zaczyna się fałsz. Gdzie tam jest ta przekoloryzowanie tej całej historii. I oczywiście dostaliśmy do dokumentu na temat, bo ponieważ też Velasco współpracował odnośnie... Japończycy pracowali nad bombą atomową. I tu też mamy, jest taka książka jedna, tam też jest wystawiona. Misja U-234 to był niemiecki okręt, który płynął do Japonii, ale ponieważ koniec wojny, oni skapitulowali, Amerykanie przejęli, to też mówię tak bardzo, że tak powiem szybko, przewoźnik tlenek uranu i to posłużyło później Amerykanom do wykorzystania przy bombie atomowej, aczkolwiek Amerykanie do dzisiaj się nie przyznają, że w ogóle coś takiego było na okręcie. Ale jak zwykle coś jest na rzeczy, ponieważ w tej książce przedstawiam fakty, materiały też odtajnione, te na tyle, ile Amerykanie pozwalają historykom, badaczom na taką publikację. Także mówię, to całe spektrum naszych zainteresowań jest bardzo duże, tak? Także
Korek na przykład jest ostatnio teraz też, oprócz tego, że nurkuje i z nami jeździ, też projektuje okładki do naszych książek, także no, to jest, jesteśmy taką jedną rodziną. Jesteśmy jedną taką rodziną, tak? Mimo że różnego wieku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.